Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. Witamy w sobotnim wydaniu globalnego CEPA, czyli przeglądu ekonomicznego wieści ze świata. Paweł, jak widzicie, już wrócił z urlopu. Widać po jego twarzy, że jest uśmiechnięty i wypoczęty. Więc, więc możemy przechodzić do naszych wiadomości. Natomiast zanim to zrobię, serdeczne podziękowania. Dla wszystkich wspierających i patronów, to dzięki Wam możemy tworzyć też treści. Dziękujemy dla wszystkich oglądających, którzy wytrzymują z reklamami, którzy wytrzymują do końca, którzy bardzo często udzielają się w komentarzach pod filmami. Jak wiecie, staramy się odpowiadać na wszystkie, staramy się być z Wami w interakcji i bardzo doceniamy, że jesteście. Więc dzięki serdeczne. Paweł, chcesz coś dodać, czy mam zacząć czytać? Chciałem również podziękować wszystkim widzom, słuchaczom, że dzielnie dawaliście radę. Beze mnie sobie. Niestety wróciłem. Będziecie musieli sobie dawać radę ze mną już, ale jest szansa, że będzie jeszcze jakiś urlop, więc tutaj może się to zmienić. Przechodzimy do informacji. Biden i Xi spotkają się, by porozmawiać. Słuchajcie, o arsenale nuklearnym. Prezydent USA Joe Biden i prezydent Xi, Xi Jinping planują przeprowadzić dwustronne rozmowy podczas szczytu współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku, który odbędzie się 15 listopada w San Francisco, więc już za kilka dni. To pierwsze bezpośrednie spotkanie obu przywódców od ponad roku. Pomimo trwających napięć geopolitycznych, przedstawiciele obu krajów pracują nad stabilizacją stosunków. Spotkanie ma być okazją do omówienia kwestii broni nuklearnej. Waszyngton wzywa Pekin do ujawnienia większej ilości informacji na temat swojej właśnie broni nuklearnej. Amerykański Departament Stanu podkreśla, że celem dyskusji nie jest faktyczna rozmowa na temat kontroli broni nuklearnej, lecz chęć wyjaśnienia chińskiej doktryny i zmniejszenia ryzyka błędnych kalkulacji politycznych. Stany Zjednoczone dążą do uniknięcia e, trójstronnego wyścigu zbrojeń z Rosją i Chinami. Chiny, choć posiadają znacznie mniej głowic nuklearnych, Szybko zwiększają swoją produkcję, a Stany Zjednoczone chcą uniknąć konfrontacji z dwoma potencjalnymi przeciwnikami z porównywalnym arsenałem nuklearnym. W maju Chiny dysponowały od 500 do 700 sprawnymi głowicami nuklearnymi, a do 2030 roku prawdopodobnie będzie ich od 1000 do nawet 1500. Arsenał będzie rósł co najmniej do 2035 roku, według zapowiedzi Chińczyków. Obecnie USA i Rosja dysponują odpowiednio: USA 3700, a Rosja 4490 głowic nuklearnych. I to jest, są dane za Federacją Naukowców Amerykańskich. Ważne, warto również zaznaczyć, że obie strony przygotowują się do tego spotkania, co może być ważnym krokiem w kierunku zrozumienia i zarządzania wzajemnymi relacjami. I tu mówię oczywiście o USA i Chinach, a nie Rosji. Widać, że spotkania między Chinami i USA są dosyć intensywne i dosyć częste. Niedawno mówiliśmy o spotkaniu Blinkena. Poruszane są na nich trudne i ważne kwestie. Sam mam nadzieję, że Chińczycy i Amerykanie będą umieć się jakoś dogadać i przyjdzie mi widzieć na starość światło słoneczne, a nie tylko atomowy bunkier i atomowy bunkier. Paweł, yy, jak ty? Myślisz, że słoneczko? Bo ty szybciej będziesz na starość widział słoneczko. U mnie zawsze Wiesz? jest słońce w życiu, więc myślę, że yy, tak. Okej, okay, to wrzuć tak. nam informację od ciebie skoro jesteśmy przy Chinach mam informację słuchajcie z Chin no nie wiem czy one są dobre czy one są złe Sami pewnie odmawiam. zależy dla kogo no właśnie mamy informację, że kraje rozwijające się rozwijające się są winne chińskim bankom co najmniej 1,1 1,3 biliona dolarów no tak, skromnie. Wynika tak z nowej analizy danych opublikowanej w poniedziałek. Tutaj mamy informacje z Uniwersyteckiego Laboratorium Badawczego William and Mary w Virginii. No, oni przestudiowali i badali ten, te informacje. Okazuje się, że no mniej więcej takiej kwoty. Należałoby się tutaj spodziewać. W ciągu dwóch dekad yy, okazuje się, że spora część w tym momencie tych pożyczek zaczyna być wymagalna. O co chodzi? Chodzi o to, że bardzo często te pożyczki były zaciągane, były okre okresy karencji. No i powiedzmy przez 6-10 lat te kraje nie spłacały tych pożyczek, mhm. następował okres spłacania. I teraz, Paweł, to ja tylko może wrzucę, było... bo sobie na szybko sprawdziłem PKB Chin, to 17 bilionów dolarów, czyli no. bardzo duży kawałek tego tortu, nie? Tak. No. I teraz oni stwierdzili, że 80% chińskiego portfela pożyczkowego jest w krajach rozwijających się, więc tylko 20% przypada na kraje w dobrej sytuacji. No i jeszcze tutaj stwierdzili, że jeżeli chodzi o ten portfel, no to większość tego portfela jest w tych krajach rozwijających się, i te kraje znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Okej. Okay. Co jak gdyby może wskazywać, że będzie trudno odzyskać te pożyczki. Mm -hmm. Ale Natomiast, za to słuchaj, no, przez... ale ja myślę, że można zamiast pożyczek dostawać kawałki tych krajów. Nie wiesz, jakieś tam. No właśnie, nie wiadomo, jak to będzie, ponieważ przez lata Pekin kierował swoje finanse na finansowanie, wiesz, infrastruktury w biedniejszych krajach w ramach inicjatywy tutaj obecnego przywódcy, inicjatywy Pasa i Szlaku, to się rozpoczęło w 2013 roku, nawet w 2008 już mieliśmy pierwsze mhm. jakieś takie sytuację, że, że te pożyczki były udzielane, natomiast powiedzmy od 2013 popłynęły dosyć szeroko. No i mieliśmy sytuację, że był okres karencji, potem mieliśmy cynkowi, to więc też mieliśmy często zawieszenie. No a teraz mamy Chińczycy zwracają się o zwrot często tych pożyczek, znaczy o zaczęcie spłacania ich. Okazuje się, że 55% chińskich pożyczek sektora publicznego dla krajów rozwijających się Weszło obecnie w okres spłaty zgodnie z analizą ponad dwóch dekad chińskiego finansowania. I teraz słuchaj, no to jest ciekawe. Ile krajów to dotyka? Hmm, problem ze spłacalnością? Czy ile krajów Nie, ile, ile jest zapłacalnych? więcej tych, 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 tych pożyczek zostało udzielonych, tak, jeżeli chodzi o te kraje rozwijające się. Myślę, to że z 50-60. Ile? 50-60? 165 krajów. No, ale to nie są może aż takie duże kwoty w takim razie, wiesz. No tak, wiesz. No, być może w niektórych nie są duże, w niektórych są większe, tak? No bo to oczywiście różnie, różnie mm -hmm. wygląda. Natomiast no, to pokazuje, że te pieniądze dosyć szeroko szły. Mm -hmm. e, ta akcja pożyczkowa została zatrzymana w okresie covidowym. Mm -hmm. A teraz widzimy, że Chińczycy zaczynają myśleć powoli, no co z tym zrobić. No, bo jednak fajnie by było. Przynajmniej część tych pieniędzy odzyskać. Mhm. Nadal pożyczki są e, udzielane. Natomiast to co ciekawe, coraz bardziej i coraz częściej te pożyczki są udzielane takie jako pożyczki takie ratunkowe. Mhm. Czyli mamy sytuację, że są udzielane pożyczki, żeby ratować często gospodarkę jakiegoś kraju. Tak mieliśmy w przypadku na przykład Zambii. Co pokazuje, że no tutaj rola Chin się zmienia i rola tych chyba pożyczek się zmienia, natomiast w mojej ocenie no będzie dosyć problematyczne odzyskanie większości tej kwoty, a przy ogólnym zadłużeniu Chin może to stanowić problem. Ale to patrzysz pesymistycznie, a ja tu widzę tak, dla Chin. To patrzę tu pesymistycznie, ale oczywiście można patrzeć, tak jak powiedziałem, na tą informację również optymistycznie. No właśnie, ja chciałem, ja chciałem spojrzeć na to troszeczkę z innej strony. Wydaje mi się, że w tych wszystkich krajach e, dług, który trzeba spłacić Chinom, będzie na szczycie tej drabiny, ze względu na to, że jeżeli e, nie spłacą teraz Chinom. To nie mają szans na inną pożyczkę, już chyba od nikogo innego. Bo wiele z tych krajów pewnie jest odciętych od możliwości, nie wiem, ze Stanów na przykład. Więc tu wydaje mi się, że ściągalność nie będzie wcale taka słaba, a gdyby się nie dało ściągać, to będą to odsprzedawać jakieś spółki państwowe, udziały w spółkach, nie wiem, jakieś opłaty, podatki na swoich obywateli. Wydaje mi się, że Chińczycy te pieniądze w jakiś sposób będą w stanie odzyskać i to właśnie dlatego, że oni są jak instytucja parabankowa. Jak już nie masz gdzie indziej możliwości dostać kredytu, a Chińczycy ci pożyczyli, no to jak im nie sprzedasz, to znaczy jak im nie oddasz, to już w przyszłości nie będziesz miał gdzie. Tak. Więc, hmm. więc dla, moim zdaniem to dla Chin jest duża szansa i że to, że pożyczali, to jakieś tam kalkulacje ryzyka były i w dużej mierze odzyskają i może im się poprawić kondycja tak optymistycznie. Co, no mówi się, że 57 krajów nie będzie w stanie zwrócić Chinom, tak mniej mm -hmm. więcej mm. naukowcy, badacze podają. Ale nie, nie biorą no tak może wynikało, czynnika jak gdyby, wiesz, politycznego jakiegoś, że tu zboże, tu jakieś kozy, tu mm. ludzie, wiesz, nie wiem. Tak, no wynika to, że będą bardzo silne zależności, ale też napięcia, tak, no bo to, wiesz, mm -hmm. bo to patrzymy oczywiście tylko jakby z jednej strony. E Tutaj to, co powiedziałeś jest ważne, bo okazuje się, że faktycznie, jeżeli chodzi o Chiny, to w tym momencie są największym kredytodawcą. Przewyższają tutaj Bank Światowy czy kraje G7, jeżeli mhm. chodzi o finansowanie pozostałych krajów. Natomiast tutaj również widzimy, że w tym roku i to. To może niepokoić jednak, bo w tym roku 58% pożyczek stanowiły awaryjne pożyczki ratunkowe, które pomagają krajom znajdujących się w trudnej sytuacji, no żeby, no żeby utrzymać się na powierzchni, żeby nie popaść w jakąś katastrofę gospodarczą. Ja mam do ciebie Paweł pytanie: może wiesz, bo ja nie wiem. Jak sytuacja wygląda z oprocentowaniem takich pożyczek, bo jeżeli jesteś parabankiem, to oczywiście liczysz no, sobie więcej część... niż bank, więc to tu róż... może to różne, też różne. tak wygląda. Nie? nie, nie. Tutaj akurat wydaje wydawało się może tak, że te pożyczki uh -huh. były udzielane na takich w miarę wygodnych warunkach dla tych, co biorą. Te pożyczki, no bo tutaj wydaje się znowu, że Chinom zależało na tym efekcie poszerzania swoich wpływ. powiązań gospodarczych. Mhm. Natomiast w mojej ocenie, no teraz w którymś momencie przychodzi spłacić cenę. I wiesz, dopóki Chiny się rozwijały, był silny eksport, były silne mhm. inwestycje zagraniczne i był dopływ tych, tych pieniędzy do Chin. Mhm. No to za moment, znaczy już mamy dane, jeżeli chodzi o eksport, mówiliśmy ostatnio, ale też jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne, że Chiny w ostatnim miesiącu więcej pieniędzy wypłynęło z Chin niż wpłynęło, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne. No, jeżeli ta tendencja się utrzyma, no to oni będą potrzebowali finansowania. To wydaje mhm. się teraz takie sobie tak mówimy, nie? Mają olbrzymie nadal rezerwy walutowe, są tak. na większym, tak. Natomiast no, to się może właśnie w przyszłym roku zacząć zmieniać, jeżeli ten odpływ gotówki i odpływ inwestycji będzie postępował. Tutaj bo jest będą jeszcze... musieli zacząć myśleć, żeby przynajmniej część tych długów odzyskać. No bo, jednak bo jest jeszcze jeden temat. Bilion, czy powiedzmy nawet pół biliona dolarów. No to się chyba każdemu żadnemu krajowi nie uśmiecha. Tak, jest jeszcze jeden temat, bo w sumie tak sobie myślę. Dlaczego bank nie pożycza pieniędzy człowiekowi albo dlaczego międzynarodowy fundusz walutowy nie pożycza pieniędzy? No bo kalkuluje ryzyko, ma doświadczonych ludzi i wie, że będzie problem z odzyskaniem. A chińczycy tu świadomi tego ryzyka stawiają bardziej na wpływ polityczny mhm. i na to, że pożyczając wtedy pieniądze przed covidem, przed wojną, przed rozerwaniem tych więzi chińsko-zachodnich stawiali na stały rozwój i mechanizm właśnie wpływów politycznych poprzez pożyczki, teraz to się wysypało, a element ryzyka nie, nie znikł. I zwiększył się. Większym się, bo mhm. wiesz, mamy wyższe stopy, jednak na świecie przynajmniej przez jakiś czas będą się utrzymywać. No teraz mhm. mamy czynniki deflacyjne, no ale zanim to się przełoży, jeszcze przełoży się na kraje rozwijające, to musi dużo upłynąć, a te kraje rozwijające będą na końcu gdzieś tego mhm. łańcucha deflacyjnego. No to trzeba liczyć się z tym, że teraz tak, wiesz, masz na no jakieś zobowiązania wo, wobec Chin masz gospodarkę, która w tych krajach rozwijających ma problemy no i masz Chiny, które do tej pory trochę było wiesz, na zasadzie tak, jak masz dużo pieniędzy, jesteś bogaty, bo masz I dobrą masz, pracę. To jest to, co często ty mówisz I teraz, że nie jest, liczy się to, co jest, tylko trend. A oni mieli trend wznoszący, nie? Tak. Mhm. No i teraz wiesz, właśnie o tym często mówimy przy inwestycjach, tak? Do tej pory Chiny były na tym trendzie wzrostowym, tak? No kilka lat temu, jakbyś tam powiedział, że nie wiem, że coś tam będzie załamanie, no może kiedyś i tak dalej. Chiny będą potęgą, będą walczyć o supremację na świecie, tak? Takie głosy były, nie? Tych tak mhm. szczególnie polskich geopolityków. A teraz widzimy. Że no jeżeli chodzi o poważnych analityków, no zauważają, że mam, mamy wchodzimy w zmianę trendu. Jaki ten trend będzie w Chinach? Jeszcze do końca nie wiadomo, czy on będzie wiesz, spadkowy, czy będzie jakaś stagnacja, tak, jakaś stabilizacja, wzrost konsumpcji wewnętrznej. Natomiast na pewno nie będzie sytuacji, że to jest taki yy, to nawet nie chodzi o to, że Chiny były bogate jako Chiny, tylko że bogaciły się. Czyli mm -hmm. to tak jak ty zdobyłeś pierwszą pracę, zdobyłeś pieniądze i miałeś Jesteś młody, zdolny, mm -hmm. y masz dobrą pracę. Y Jest trend taki, masz perspektywy, że... nie? Tak. Mm -hmm. A tak. teraz trochę chwilę wchodzą w taką, że już są tym 60-50 latkiem. Ta praca I, I w firmie, w której pracują, robi się troszeczkę nieciekawa sytuacja, że mówią one na po... nie, I mhm. takie inne. Okay. A ty mniej masz perspektyw, że się to może zmienić? Jeszcze a pożyczyłeś, pożyczyłeś swojej... Patologicznej części rodziny kupę kasy. Tak, i teraz chodzisz po tych wujkach, mówisz, wujek, tam pożyczałem od ciebie, tak jak się oddał. albo jak mówi, wiesz, mam teraz taką kryzysową sytuację pożycz. Od 30 pożyc, lat, no. od 30 lat mam kryzysową sytuację. No tak. A okay. więc no, są takie wiesz, sytuacje, więc wiesz, no, jeżeli sobie tak to przekładamy, to myślę, że to jest dobre przełożenie, no bo przestaną tak mocno pożyczać, bo widzimy, że już w COVID-ie ograniczyli, nadal pożyczają, bo chcą utrzymać. No bo trudno znowu, żeby SI przyznał się do błędów. Wydaje mhm. się, że. To Jest było... jeszcze jeden problem. No pożyczanie temat, czasami wiesz, było na takiej zasadzie, no kto nam zabroni, chcemy tam budować, autostradę, to wybudujemy, że to nie ma sensu, mhm. no, że ona w którymś momencie ta inwestycja została spalona, bo sporo na przykład tych inwestycji w krajach trzeciego świata przez korupcję, przez jakąś nieudolność, no, przez różne czynniki, na przykład została zawieszona, czy, czy się nie udała. No, i Chiny mhm. de facto zwrotu z tego nie mają. Mhm. A te pieniądze trzeba będzie Chinom pewnie oddać lub nie oddać, tak? No bo też możemy sobie wyobrazić, że jakieś bo... państwo powie, czy jakieś, jakaś firma powie, no nie mam i co mi zrobicie, tak? Bo ja jeszcze chciałem zwrócić na jedną ważną rzecz uwagę. 30-40 lat temu Europa inwestowała w Afrykę i sparzyła się. Później inwestowały Rosja. I zaczęły inwestować Chiny. Rosja w tym momencie za bardzo nie może inwestować, i już było widać, jak ostatni szczyt Petersburgu, krajów afrykańskich. Jaki był spadek zainteresowania, i ilu mniej przedstawicieli krajów afrykańskich przyjechało, bo nie leci strumień pieniędzy i widać, że oni z tego nic nie będą mieli. No to też spada zainteresowanie. I moje pytanie jest do Ciebie takie bo Chińczycy bardzo mocno stawiali na Afrykę i tak jak yy, pewnie z tego wynika, pompowali tam mnóstwo inwestycji i mnóstwo pożyczek. I póki strumień płynie, to wiele krajów afrykańskich, zwłaszcza zarządzanych przez takich polityków szemranych, no to oni są przyjaciele. Ale jak jest kasa stop albo oddaj kasę, to co wtedy? Już nie, no nie są przyjaźni. Nie są już to Tak jak zawsze, tak jak pożyczyłeś temu wujkowi, ty mhm. byłeś najlepszy, ten... ten... Mhm. Ten bratanek do tej pory, najbardziej kochany, w ogóle zawsze lubiany. No mm -hmm. i odmówiłeś teraz pożyczki. No to jak się wujek zachowa? A jeszcze, a jeszcze chcesz, żeby oddał z Jak wujek? cię, jeszcze możecie, wiesz, wyzwać tak? i w ogóle. Mm -hmm. no, już okay. przestaniesz być ulubionym bratankiem? A jak no upomnisz się o pieniądze, to powie, jak, jakie pieniądze przecież to dałeś, nie? Jaka mm -hmm. pożyczka? Czyli kolejny trend, bo mamy teraz tak. Rosja nie jest na trendzie, ona spada z klifu. Rosja i Chiny są na trendzie takim no nie wiadomo że, wiesz ja nie chcę mówić żeby ale że jeżeli na pewno przejdzie w, recesja ale jeżeli przejdzie Natomiast... w tryb spadkowy taki wiesz wieloletni to kurczę Afryka y, to będzie kontynent sierot. kto się nimi zaopiekuje teraz może Europa może nie wiem może sami to... będą musieli o siebie dbać no właśnie, bo to, bo to też pod wpływem, wiesz, jeżeli nie będzie tam jakiegoś rozwoju w końcu, no to fale uchodźców uchodźc no z Afryki. No właśnie do wysokość chwilę powiemy. Jakie okay, są nowe to, pomysły tutaj wysokość do wysokość do wysokość do wysokość do wysokość do Może do do następnej ten... informacji. Tak. Tym razem ja ja opowiem. Tak? A do okay. Tak? do wysokość do wysokość do wysokość do wysokość do wysokość do Ponieważ mhm. Włochy podpisały porozumienie w sprawie wysłania swoich, znaczy swoich, wysłania migrantów, którzy przybywają do Włoch, do Albanii. Mhm. W Albanii tak. zostaje, zostaną zbudowane dwa ośrodki, aby pomieścić migrantów próbujących dotrzeć do wybrzeży Włoch, powiedziała w mijającym tygodniu premier Meloni. I w ten sposób będzie się próbować kontrolować liczbę migrantów. Która, przypomnijmy, podwoiła się w ciągu roku, przed objęciem nie, nie. przez nią urzędu. E, no i tutaj, docelowo, słuchajcie, no, ma być 36 tysięcy osób, jeżeli. W obozach, chodzi po o... prostu w obozach, bo oni nie zostaną wypuszczeni, nie? Będą zamknięci. Nie wiemy, jak te ośrodki będą wyglądać w Albanii. Pieniądze wyłożą na te ośrodki. Włosi w tym mhm. momencie. Natomiast, no, jest to jakaś kontrpropozycja do tego, co proponują Niemcy. Mhm. Niemcy, Unia Europejska, tak? Żeby tych migrantów rozdzielać pomiędzy kraje Unii Europejskiej. No, tutaj mamy sytuację, że poza kraj Unii Europejskiej ci migranci. Kraj kandydata. Operowani... kraj I powiem ci, to jest świństwo, moim zdaniem, bo w Albanii jest bieda. Kandydata. Yy, oni są kandydatami, więc nie mogą się oficjalnie jakoś mocno sprzeciwiać, wiesz, chcą nie się no polizać, no ale dobra, no chcesz wejść do tej Unii, mm -hmm. oni ci mówią, "OK, ale przyjmij na klatę tego czarnego Piotrusia, wiesz o co to znaczy tu przysłowiowo, chodzi mi o kartę yy, do gry I, i wiesz, i po prostu podrzucanie im tego kukułczego jaja. To jest takie, znaczy tu będzie wiesz pewna różnica, bo migranci, którzy będą przybywali do Albanii, nie będą mogli się ubiera, ubiegać o azyl w Unii Europejskiej. To znaczy no gdyby no, yes, nie przekroczy. I, o... I o to tu trochę w tym wszystkim chodzi, tak? No bo jeżeli oni mm -hmm. przyszli, przybyli do tej Unii Europejskiej, to tak naprawdę według obecnego prawodawstwa, pierwszy kraj, który je przyjmuje, no musi rozpatrzyć ten wniosek o azyl i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ten Mechanizm relokacji ma to ułatwić, czyli kraj przyjmuje, ale inne kraje dobrowolnie zgadzają się na przyjęcie tych uchodźców, a jak nie, to kary i tak dalej. Mhm. A, czyli wykładają pieniądze i to spore. Mhm. Natomiast no, tu jest to rozwiązanie, które Włosi proponują, będzie tańsze. A mnie się już pojawia mroczny plan dotyczący Ukrainy. Bo no, też będzie krajem, który będzie. Tak, się ubiegał. ubiegał, będzie bieda niesamowita. Yy, I kraje Unii mogą zasugerować coś takiego w przyszłości Ukrainie. Nie wiem, wiesz, no tak daleko bym nie szedł. Yy, natomiast wydaje się, że jeżeli ten pomysł, że tak powiem, w jakimś stopniu się zrealizuje i sprawdzi, no to mogę sobie wyobrazić, że te dwa ośrodki to dopiero początek nie? Mm -hmm. jakiejś takiej tak. większej akcji. No bo w tym momencie, jeżeli popatrzysz z punktu takiego ekonomicznego, no to na pewno Włochom będzie taniej um, budować te ośrodki i przeznaczać tam pieniądze dla Albanii, nawet jeżeli się okazuje, że jeden duża szczegół. część zostanie tych pieniędzy, wiesz, skradziona gdzieś, nie? nie? Nie, 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 nie. Tam jest jeden szczegół. Administratorem tych ośrodków są Włosi, mają być Włosi. Tak, Więc... ale może się okazać, wiesz, dobra, Włosi, nie? Ale tam uh -huh. pewne rzeczy trzeba będzie kupować. No przecież to nie będzie z Włoch sprowadzał tam, nie wiem, żywności. Nie, ale czy chodzi mi o tak to, jak... że może, żeby, żeby trzymać łapę, żeby ta korupcja nie przeżarła. Ale tego, Włosi jakiego. to nie jest kraj. Okej, teraz znałeś. Panowie z Neapolu będą hmm. najprawdopodobniej pilnować obozów. Ja myślę, że wiesz, oni bardzo z tymi szybko Albańczykami się dogadają, tak, na różne rzeczy i tam sumie, po prostu tak. będzie płynęła rzeka pieniędzy i rzeka do kieszeni odpowiednich hmm. dygnitarzy odpowiednich niestety, albo niestety, Ale... jak to woli. Jest to Natomiast no mówię, jest to perspektywa, dlatego o niej, o niej mówimy, bo może się okazać, że zwróć uwagę, tak, jeżeli do władzy w innych krajach dojdą podobne partie, jak we Włoszech, nie? no to oni powiedzą, mm -hmm. no ale moment, no po co przyjmować tych uchodźców? No mamy świetne rozwiązanie, kierujmy Słuch, to? ich do Albanii, no do Znaczy wszy Wszystkich do Albanii nie wyślą, nie? No, no to do Serbii, Ukraina, no. tak jak no ktoś poza Unię, Płaćmy tym krajom, niech oni za nas rozwiążą ten, ten problem. Nie? Niech pilnują. Jest to na pewno bardziej humanitarne rozwiązanie niż odsyłanie tych ludzi, powiedzmy, z powrotem na tych łodziach, czy, czy, czy nie wiem, jeszcze jakieś inne rzeczy. No, lub które po prostu są... do nich, wiesz, strzelanie na tych łodziach. Nie? No, bo to... Znaczy czy strzelanie, tak? Nie? Tak. To, no, to, no to, to już to... w ogóle, nie? No problem jest, to znaczy wiesz, Hiszpania sobie to w miarę fajnie układa z Maroko, chociaż i tak im to za bardzo nie wychodzi, że yy, płaci Maroko za pilot. No ale to ty... wiesz, no podobny jest schemat, tak? Mm -hmm. No tutaj płacisz tak. Maroko za to, żeby oni zostali w tej Afryce, no ale przecież mm -hmm. oni często nie są z Maroko, tylko z innych krajów. Tak. Ym, więc to jest podobny schemat, no tylko, tylko tutaj jest taki, że ci imigranci już przybyli, a więc ich jak gdyby przesuwasz do, do tej Albanii. Mm -hmm. okej okay. jest, jest to znowu ciekawy wątek w tej całej kwestii, myślę, że będzie to ciekawe i będzie to poruszane tak jak mówię, no w zależności czy to wypali no bo jeżeli się okaże, że żadnego tego ośrodka nie zbudują lub rozkradną zanim zbudują te, ten ośrodek lub jeszcze coś innego się wydarzy lub ci uchodźcy jakoś będą nie wiem znikać wyparowywać tak, z tych uh -huh. ośrodków no to może nie, ale jeżeli to będzie jakieś skuteczne rozwiązanie i faktycznie tam oni będą kierowani i będą yy, mieszkać no to, to będzie to na pewno podnoszone przez wielu, wielu polityków w Unii Europejskiej i również w Polsce. Ciekawe jeszcze jak społeczeństwo albańskie zareaguje na to to jest, to jest kolejne. Też, też nie wiemy bo nie wiemy wiesz jak to ma być no to jest jak gdyby dopiero początek tej tej drogi. Ale pomysł jest niezwykle ciekawy i historia jest nie, niezwykle mm -hmm. ciekawa. Natomiast przejdźmy do e, następnej wiadomości i troszeczkę nasze poletko e, oraz amerykańskie. E, problemy małego atomu SMR mm, i czy tu będzie to też problem dla KGHM-u Polska mieć. Amerykańska firma Nuskal, która miała budować reaktory SMR dla KGHM-u Ogłosiła w mijającym tygodniu, że zamyka projekt budowy reaktorów SMR w Utah w USA. Po tym ogłoszeniu, akcje spółki na giełdzie gwałtownie spadły. Co stoi za klęską NewsCal? Rosnące koszty, które znacznie odbiegały od wstępnych założeń. W styczniu firma twierdziła, że docelowa cena energii w elektrowni wyniesie. 89 dolarów za megawattogodzinę wobec wcześniejszych szacunków 53 dolarów za megawattogodzinę, i tutaj mamy wzrost o 53%. Budzi to obawy co do gotowości klientów tej technologii do dalszej realizacji projektów. Dlatego właśnie w Utah projekt zarzucono i przerwano. No i właśnie, skoro takie przeszacowanie, to co z polskim projektem? Przypomnę tylko, że KGHM w lutym tego roku podpisał umowę z amerykańską firmą New Scale Power w sprawie sporządzenia prac nad wdrożeniem małych reaktorów modułowych SMR w Polsce, to miał być bliźniaczy projekt do tego, który właśnie został zarzucony. Na początku tego roku technologia oferowana przez Amerykanów uzyskała certyfikat Komisji Dozoru Jądrowego USA, stając się pierwszym projektem SMR dopuszczonym do użytków USA i siódmym wśród wszystkich technologii jądrowych. Pojawiły się plotki o zagrożeniu polskiej inwestycji, jednak KGHM stanowczo dementuje te doniesienia o zakończeniu współpracy. A sprawa SMR-ów w Polsce jest wciąż aktualna. Amerykańska firma nie wypowiedziała umowy KGHM-owi. Tu, cytat z KGHM-u: apelujemy o rzetelne informowanie o kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycjach. Ja natomiast nie obawiam się tego, że ten projekt może być zagrożony. Bardziej się obawiam tego, że my staniemy się głównym finansującym ten projekt. Paweł, co możesz o tym powiedzieć? Obserwowałeś ten temat? Wiesz hmm, się na tym nie znam. Okej. Okay. No w każdym razie, jeżeli tam koszty wzrosły o 50% w USA, podejrzewam, że u nas, jeżeli to zbliźniaczy projekt, to te koszty też wzrosły. No, i jak to się będzie bilansować kghm nie? bo on to przeliczał, że. Ale bo to patrzymy teraz, tak. No, to mhm. jest dopiero planowane, jakie koszty będą w przyszłości. To tutaj. Tak, tylko wiesz, i Amerykanie, i Polacy mhm. mieli, wiesz, partycypować w rozwoju tego projektu. Skoro Amerykanie się wypisują, a u nas by to zostało, to wychodzi na to, że te koszty zostaną przerzucone na nas w całości. Nie, pewnie jak Amerykanie się wycofają, to po prostu nie będzie tego projektu i tyle. Mm -hmm. o, Zobaczymy. Tak najczęściej było do tej pory, nie? Natomiast jak te koszty będą w przeszłości się przedstawiać, nie wiem. No, wiesz, na pewno wraz z, z większą ilością wdrożeń, tak? No, gdzieś kiedyś te wdrożenia będą musiały następować. Tak? No, tutaj też możemy sobie liczyć, że być może będzie jakaś partycypacja jakichś funduszy publicznych, tak? Czy polskich, czy też amerykańskich. No bo być może Amerykanom na przykład będzie zależeć, żeby ich technologia była używana, a nie na przykład technologia za moment, wiesz, azjatycka, mm -hmm. no więc y, różnie to może się przedstawiać. No tutaj trzeba by jednak się zapytać jakiejś osoby, która się w tym specjalizuje. Musimy zaprosić, y, mam dwie osoby na, na, na końcu języka, musimy którąś z nich zaprosić i zrobić projekt. Dobrze, A teraz oddaję Ci głos. A to znaczy, zrobimy, jeżeli Was to interesuje. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcecie, żebyśmy zgłębili ten temat. Begnie, no co nie, to zrobimy coś innego. Słuchajcie, ja mam taką informację, w sumie to z wczoraj, z, z wczoraj, z Mamy informację na temat BlackRock. BlackRock mhm. to jest firma, fundusz, który zarządza największymi aktywami jeżeli chodzi o aktywa inwestycyjne związane głównie z rynkiem ETF-ów. No i tutaj jeżeli chodzi o BlackRock, no to potwierdziły się to wcześniejsze jakieś przecieki, a mianowicie w czwartek zarejestrował fundusz powierniczy Etheru, znaczy zarejestrował. Zarejestrował się, żeby zarejestrować czy utworzyć fundusz powierniczy Ethereum. Ethereum to jest rodzaj kryptowaluty, chyba mm -hmm. po Drugi Bitcoinie chyba po najbardziej Bitcoinie. popularnej mm -hmm. i znanej. I to co zrobili, no to w tym momencie jest to pierwszy krok, który ma na celu mm, no, uruchomienie ETF-u na Ethereum. No i wszystko wskazuje, że to faktycznie się chyba wydarzy, co byłoby dosyć dużą mm, zmianą i nowością, bo do tej pory nie mieliśmy ETF-ów na tego typu spekulacyjne, typowo spekulacyjne. Ja akurat tutaj nie wiem. Mam jakieś mieszane tutaj uczucia odnośnie tego, no ale myślę, że jest ok. No skoro są ludzie, którzy chcą w coś takiego inwestować czy spekulować, no tu będzie dosyć taka duża zmiana, no bo ETF-y jednak były kojarzone z w miarę. Powiedzmy nie ze spekulacyjnymi aktywami. Na no tu wchodzimy, jak gdyby no w typowo spekulacyjne. Jednak kryptowaluty to są spekulacyjne aktywa. Cokolwiek będziecie pisać w komentarzach. No, jeżeli będzie to Ethereum, pewnie będzie Bitcoin, być może jeszcze jakieś kryptowaluty pojawią się, być może też jakieś mieszane ETF-y. No, i może to być początek pewnego rynku i pewnego trendu wchodzenia tych kryptowalut w coraz szerszym stopniu na salony. Jaki jest efekt? Na no efekt jest taki, że wczoraj były wzrosty o 9%, dzisiaj są podobne wzrosty, już chyba do 10%. Dochodzi, a więc w przeciągu tam dwóch dni 18%, 17-18% na plusie, jeżeli chodzi o Terum. Tylko po wypuszczeniu tej informacji, nie? Tak, no pod tą informacją, no bo wiesz, jeżeli chodzi Wystarczy, o. Wystarczy, że ogłoszą za tydzień, że na razie wstrzymują i 20% w dół, i później tak. znowu powiedzą, że jednak robią i 20% w górę. Tak też może być. No więc jeżeli okay. już biegniecie, żeby kupić, no to zwróćcie na to, co Mateusz powiedział, bo może się okazać, że BlackRock po tam coś tam, coś tam, coś tam i po przeanalizowaniu jednak w tym roku się nie zdecyduje. Co nie oznacza, że na przykład w przyszłym roku się nie zdecyduje, nie? bo już nie ma zarejestrowaną jak gdyby fundusz po to i może w tym momencie do organu regulacyjnego wystąpić. Nie? Tutaj mówimy o giełdzie amerykańskiej. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. W każdym bądź razie w tym momencie mamy najwyższy poziom od kwietnia, jeżeli chodzi o to Ethereum. No i tutaj na ten moment tylko Ethereum, wczoraj troszeczkę Bitcoinowi to pomogło, ale tak widać, że nie do końca. My będziemy na pewno śledzić śledzić tutaj ten rynek, no bo tak jak mówię, to jest dosyć ciekawe, jeżeli myślę, że pojawią się pojawią się tutaj te, tego informacja, przypomnijmy, że BlackRock już jak gdyby wystawił na Bitcoina podobny Podobny fundusz, No jeżeli ETF-y zostaną uruchomione, no to, to zmieni to na pewno ten rynek kryptowalut. Dobra. No i oczywiście, no, będzie to taki sygnał mocno prowzrostowy. Tak. A ja mam do Ciebie pytanie. Mhm. Czy Ty wiesz, kim był Euklides? Wiem. <laughs> klik, klik. Klik, Klik. E, tak. Więc tak, e, był to matematyk. E, A ty innej... ci powiem. Nie, bo chcę powiedzieć zupełnie o czymś innym, ale chciałem zapytać, czy ty wiesz. Natomiast Euklides to też jest nazwa nowego teleskopu, e, który wyprodukowała Europejska Agencja Kosmiczna. I tu mam wątki europejskie, polskie. Troszkę rosyjskich. Euklider był Polakiem? Już z Ameryki pochodzi. Tak, ciotkę miał Polkę. Nie, ciotkę, w mi, ciotkę, ciotkę miał w Polsce. w Polsce. Nie, chodzi mi o e, teleskop. E, I będzie kilka wątków. Słuchajcie. Europejscy astronomowie opublikowali we wtorek pierwsze zdjęcia nowo wystrzelonego kosmicznego te teleskopu Euklides, zaprojektowanego w celu odkrycia tajemnic ciemnej materii i energii. Ukrytych sił, które według nich stanowią 95% wszechświata. My się zajmujemy tylko zazwyczaj Rosją, a tu jest 95% wszechświata nieodkrytego. Zobacz, Paweł, ile jeszcze materiałów możemy nakręcić. Europejska Agencja Kosmiczna, która kieruje sześcioletnią misją we współpracy z amerykańską NASA, stwierdziła, że zdjęcia są najczystsze w swoim rodzaju. I pokazały zdolność teleskopu do śledzenia miliardów galaktyk w odległości do 10 miliardów lat świetlnych. Zdjęcia obejmują cztery obszary stosunkowo bliskiej przestrzeni, w tym tysiąc galaktyk tworzącą masywną gromadę Perseusza. Oraz ponad 100 tysięcy galaktyk rozproszonych w odległym horyzoncie. Zdaniem naukowców ogromne, pozorne, zorganizowane struktury, takie jak gromada Perseusza, mogą powstać tylko wtedy, gdy istnieje ciemna materia. Uważamy, że tylko 5% wszechświata, e, że tylko rozumiemy tyle, tylko tyle możemy zobaczyć, powiedział dyrektor agencji Karol Mundel. Resztę wszechświata nazywamy ciemną, ponieważ nie emituje ona światła w normalnym spektrum elektromagnetycznym. Znamy jednak jego wpływ, ponieważ widzimy jego oddziaływanie na widzialną materię. I co ten teleskop ma zrobić? Mapę przestrzeni w 3D. Po wstępnym uruchomieniu i problemach technicznych, w tym w problemach ze światłem rozproszonym i celowaniem, teleskop rozpocznie tworzenie mapy 3D obejmującej jedną trzecią nieba. Aby Wykryć drobne zmiany związane z ciemną materią wszechświata. Celem misji Euklides jest rozpoznanie eksploatacji ciemnego sektora wszechświata w sposób w jaki nie bylibyśmy w stanie tego zrobić w przypadku obecnych misji naziemnych i kosmicznych. Ja tylko zwrócę uwagę, Paweł, jak się technologicznie ostatnio rozwijamy i te zdjęcia z tych teleskopów, na przykład Hubble'a z lat 80. i 70., to jest jakaś prehistoria, nie? Więc teraz to będą naprawdę fajne fotki. Mam jedną, to wam później pokażę. Ja o czymś innym pomyślałem. Okej, okay, to zaraz powiesz. I Mam ciekawostkę. Wiesz, jak ten teleskop miał być umieszczony na orbicie? Nie, nie wiem. Miał go wysłać rosyjski statek kosmiczny w rakiecie Sojus. Ale no, Rosja dała ciała, a plany te zostały odwołane w związku z zerwaniem stosunków po rozpoczęciu specjalnej rosyjskiej operacji na Ukrainie. Więc tu się ruscy z tego projektu sami wyautowali, a w związku z tym, że europejska rakieta Ariane 6 ma opóźnienia. Został zaangażowany w to Elon Musk i jego SpaceX Falcon 9, i wystrzelona została z Florydy. Projekt ma trwać 6 lat, ale agencja ma nadzieję, że starczy paliwa na kolejne pół roku. I mam tu dla Was jedno ze zdjęć z tego teleskopu. Przynajmniej miałem jeszcze niedawno. O, jest. To wrzucam. Tak to wygląda. Ten konik na pewno widzieliście na starszych kiedyś zdjęciach, natomiast teraz ponoć jest to znacznie lepszej jakości. I ciekawostka dla nas. Dla Was, Europejska Agencja Kosmiczna jest organizacją międzynarodową, która skupia 22 państwa członkowskie, w tym Polskę. Polska jest członkiem ESA od 2012 roku. Członkowie współpracują nad projektami kosmicznymi, między innymi tym, dzieląc koszty i zasoby techniczne. Tak więc może nie wiecie, ale to jest nasz wspólny sukces. Gratuluję Wam. Robicie ładne zdjęcia w kosmosie. Paweł, mówisz, że masz coś do dodania. Pomyślałem, wiele ciekawych miejsc. Mhm. Mógłbyś, Mógłbyś mnie wysłać, tak? Ale perspektywicznie myślisz, widzę tutaj okay. w rozwoju. Tak, tak. tak. słuchajcie, Powiedzcie, w jakie miejsca kosmosu moglibyśmy zawitać wraz z naszym podróżnikiem? I czy mamy wykupić reklamę na rakiecie? Na Solido? rakiecie właśnie. Tak, rosyjskiej. tak. Rosyjskiej, chociaż ona właśnie tak ostatnio słabo lata, więc nie wiem. Może jednak um, um, maska tylko może być drożej. O, może mieć droższe te ceny. Bo on kasuje za wszystko strasznie. Tak. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, Dziękujemy. że wam się podobało. Dziękujemy serdecznie. Zostawcie łapkę oraz komentarz, która z informacji w ogóle wam się najbardziej dzisiaj podobała. Chętnie sobie poczytamy. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.